Prawie 50 młodych muzyków z Radomia, Warszawy, Łodzi, z Duńskiej Woli, Pabianic, Głowna, Pionek i oczywiście Kozienic wzięło udział w trzecim kozienickim festiwalu instrumentów dętych blaszanych o nagrodę Świętego Mikołaja. Odbył się on w sobotę, 7 grudnia, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Od rana trwały przesłuchania indywidualne. Dzieci i młodzież ze szkół muzycznych prezentowała się przy akompaniamencie fortepianu, grając na trąbkach, puzonach i waltorniach. Oceniało ich jury pod przewodnictwem pomysłodawcy tego festiwalu, wieloletniego dyrektora Szkoły Muzycznej w Kozienicach Zdzisława Włodarskiego. W skład komisji oceniającej weszli ponadto Wojciech Wolniak i Bartłomiej Kruszyński, a rolę sekretarza pełnił Tomasz Strzelczyk. Po zakończeniu przesłuchań odbyły się warsztaty dla uczestników poprowadzone przez jednego z jurorów grającego na trąbce Wojciecha Wolniaka ze Zduńskiej Woli. Zanim uczestnicy festiwalu poznali wyniki, odbył się wyjątkowy koncert, na który zaprosił dyrektor Szkoły Muzycznej Artur Miedziński. Na scenie jako pierwszy wystąpił kwartet puzonowy w składzie Bartosz Skurkiewicz, Karol Bączek, Tomasz Jagoda, Bartłomiej Kruszyński. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwór Józefa Haydna, Szef od dobrej roboty, czy znaną wszystkim kolędę. Po kwartecie przyszedł czas na występ Wojciecha Wolniaka wraz z akompaniującą mu na fortepianie panią profesor Nadjeżdżą Pawlak. Zagrano m.in. irlandzką melodię świąteczną. Wystąpiło też trio grające na trąbkach w składzie Tomasz Żarnecki, Tomasz Maciaszczyk, Wojciech Wolniak, akompaniament na fortepianie Nadjeżdża Pawlak. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwór Leroya Andersona Wakacje kornecisty. Występ znakomitych muzyków został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami, po czym przyszedł czas na powitanie Świętego Mikołaja, który przyniósł uczestnikom i ich nauczycielom, a także akompaniatorom oraz jurorom upominki i dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Po ich rozdaniu Edyta Zawadzka odczytała werdykt. Komisja przyznała dużo wyróżnień. Wiele osób otrzymało też nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W grupie pierwszej wśród uczniów z cyklu sześcioletniego nauczania pierwsze miejsce zajął Wojciech Herman ze Zduńskiej Woli. W grupie drugiej z cyklu sześcioletniego najlepszym okazał się Stanisław Olszowiec z Łodzi. W grupie trzeciej z cyklu czteroletniego nie przyznano nagród, a w grupie czwartej, także z cyklu czteroletniego, nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast Grand Prix dla najlepszego uczestnika festiwalu otrzymał Kajetan Koźlenko z Pabianic. W gronie nagrodzonych byli też reprezentanci Kozienic. Trzecie miejsca w swoich kategoriach zajęli Mikołaj Mańka i Maciej Zapora, a drugie Maksymilian Woźniak. Festiwal poprowadził Marcel Dzięciołowski z Kozienickiej Szkoły Muzycznej. Organizatorami wydarzenia byli Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Kanon oraz Rada Rodziców.